wokół nowej wystawy czasowej, wystawy wypożyczonej, która składa się niemal z 300 eksponatów dotyczących sztuki okopowej. No może, drodzy Państwo, ta sztuka okopowa jest, myślę, bardzo takim ciekawym zagadnieniem, rzadko pokazywanym w polskich muzeach, jeszcze tutaj może takim tematem, który bardzo się nie pojawia w narracji ogólnopolskiej, ale myślę, że ciekawe jest to bardzo zagadnienie, które nawiązuje nie tylko do samego przedmiotu, który powstał w wyniku gdzieś tam przetworzenia elementu uzbrojenia pozyskiwanego podczas wojny, ale jest też takim przykładem, można powiedzieć, takiej pamięci historycznej i tego, jak żołnierze próbują gdzieś tam ocalić te swoje wspomnienia wojenne, to swoją czasem może traumę, a czasem po prostu jakieś doświadczenia wojenne i przechowywać ją później w domu. W postaci właśnie takich eksponatów wytworzonych z takich pamiątek pozyskanych w czasie wojny. I mam tutaj eksponaty, które są z przekroju 100 lat. Mam tutaj eksponaty z I wojny światowej, z II wojny światowej, z PRL-u i nawet ze współczesnego konfliktu na Ukrainie. Więc ja tak krótko tylko chciałem powiedzieć, że ta wystawa jest dla nas wyjątkowa z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że mówi o wyjątkowym zjawisku, mało znanym, sztuki okopowej, opowiada o tym, jak w warunkach wyjątkowych, w warunkach wojennych, w warunkach ekstremalnych i tak przetrwała w człowieku taka naturalna potrzeba twórczości, kreacji, wyrażenia siebie i po prostu poszukiwania piękna. I jak z tych przedmiotów, które miały nieść ból i śmierć, powstawały rzeczy może użyteczne, może piękne, a może nawet o walorach artystycznych. Państwu dziękuję za przybycie i chciałem powiedzieć parę słów odnośnie tych eksponatów, parę rzeczy może Państwu pokażę, tak żebyśmy może tak mniej stacjonarnie tutaj byli, żeby wyjaśnić pewien rodzaj fenomen. Jeśli chodzi o samą sztukę okopową, to większość kojarzy samo pojęcie gdyby okopy, że to były wytwory tworzone przez żołnierzy w trakcie działań zbrojnych. Nie do końca tak było. Część przedmiotów realnie jest rzeczywiście tworzona stricte w okopach. Najczęściej były to jednakże artefakty wytwarzane na zapleczu, na tyłach frontu, ewentualnie już po działaniach zbrojnych, po zakończeniu działań zbrojnych, bo przyjmując taką bardzo szeroką definicję zaproponowaną przez Nicholasa Sandersa, to są wszelkie przedmioty wykonane przez żołnierzy, cywili, jeńców, osoby internowane z materiałów używanych przez wojsko.